Ruszam w stronę wysp tak zwanych północnych. To są te wyspy, które znajdują się na północnym wschodzie Wysp Owczych, a więc wyspa Kalsoy, Kunoy, Boroy, Vioy, Fuloy i Svinoy. Do tych trzech wysp, Kalsoy, Fuloy i Svinoy, można dożyć tylko za pomocą promu, ale zaglądnę na Kalsoy, dlatego że warto to jest wyspa odwiedzenia. Natomiast Boroy, gdzie znajduje się Kalsvik, to jest wyspa największa z tych wysp północnych. Przejadę płatnym tunelem, zaglądnę właśnie do Klaksvík. Wejdę na Klakkur, z którego roztacza się piękna panorama 360 stopni. Następnie pojadę w stronę jednego lasu, takiego dużego właśnie, który znajduje się na Wyspach Owczych tutaj w okolicy Kunoy. Później zobaczę wyspę Vioy, a jeszcze może zaglądnę właśnie do Muli, bardzo ciekawego ponoć takiego miejsca, niby miasto, które jest opustoszałe. I później pojadę do Vidareidi, skąd rozszerza się taka ładna panorama na klify, które znajdują się w tej części Wyspy Owczych. Natomiast później właśnie podjadę do przystani promowej Klaksvík i popłynę do Kalsoy, żeby przejechać samochodem tutaj w stronę północną i pójść w stronę latarni. I tutaj jest taki bardzo ciekawy też pomnik. Jestem na w głównym mieście wyspy Boroy, Klaksvík. Na całej wyspie mieszka około 5000 osób, a w Klaksvík 4722 osoby, no przynajmniej 6 lat temu tyle mieszkało. Miasto może nie jest jakoś tam super interesujące, tak? Tutaj mieszka właśnie Polka Kinga Eysturland i ona prowadzi Eysturland Lodge. Natomiast to, co chyba najbardziej znane, z czego znany jest Klaksvík, to chyba Føroya Bjór, czyli browar z Wysp Owczych, siedziba browaru. No i stąd też wypływają promy na wyspę Jamesa Bonda, jak ktoś chce wyruszyć. Tutaj naprzeciwko kościoła jest restauracja Angus Steakhouse. Tutaj Wam polecam ewentualnie się zatrzymać na lunch, tylko wcześniej zarezerwujcie stolik, bo dosyć dużo jest ludzi. Ale możecie sobie zjeść fajnego steka za jakieś 160 koron, czyli za 100 zł razem z dodatkami. Więc nie sądzę, żeby to było duże jak na warunki Wysp Owczych. A tam zaraz po prawej stronie jest siedziba browaru Wysp Owczych. No, właściwie jest takie za 189, ale też i burgery są za 140. Tak więc przyjazne ceny. O i bufet sałatkowy za 65. Siedziba piwa Føroya Bjór, czy jakoś tak. Jest też sklepik, do którego można wejść, kupić sobie piwo. Proszę, browarek jest. I tutaj jak się jedzie przez Klaksvík, to tutaj zaraz po lewej stronie, jak ktoś z Was by przebywał tutaj późnym popołudniem, to tam na końcu po lewej stronie jest taki domek, jakby ala z muralem. To jest bardzo ciekawy pub. Polecam. Stoły z ceratami i tak dalej. Rojkstowane. Normalna rzecz na Wyspach Owczych. Klucze zostawione w zamku, albo w ogóle domy są otwarte. O, jestem, musiałem być na stadionie. Tutaj słuchajcie, każda wioska ma stadion, to jest niesamowicie dużo stadionów. Fakt, że teraz to jest akurat jakaś liga kobieca. Tam puchary tego klubu, którym jestem. Klaksvík. No i tutaj reklama najbliższego meczu w ramach eliminacji Ligi Mistrzów z Molde. Grają teraz na wyjeździe, w pierwszym meczu było 2-1. Rozgrywali mecz w Torshavn, dlatego że tam jest tylko dopuszczone boisko przez FIFA. Tutaj u siebie nie mogli tego rozgrywać. Ale na pewno po przyjeździe tutaj zaskoczy Was to, że jest naprawdę bardzo dużo boisk piłkarskich. Poland! Poland! Yeah, I'm from Poland. Klaksvík w dole i tutaj jest taki fajny szlak. Można samochodem sobie podjechać na parking. I szlak na Klakkur, to co widać tutaj, 170 metrów różnica poziomu, 1,5 kilometra. Idzie się tam i z powrotem, myślę, że z godzinka, ale bardzo ładny widok jest na okolice i również na ten fiord.
I tu przed wejściem na szlak właśnie są takie ciekawe mapki, gdzie można wiele różnych rzeczy odczytać. Jak chociażby ten szlak, Klakkur, jest jako dwójka, czyli jako średni, bo zobaczcie, jest poziom na łatwy, średni, trudny i bardzo trudny. No i tutaj jest oczywiście też napisane, tak? 1,5 godzinki w dwie strony, 2,8 km, 413 metrów nad poziomem morza się wchodzi i nawet dzieci mogą po prostu chodzić, tylko że jest trawa i też bywa tutaj mokro, to też trzeba się po prostu na to przygotować. Proszę, to jest właśnie szczyt, na który warto wejść, bo stąd są przepiękne ponoć widoki. Jak to w górach, trzeba być przygotowanym na każdą pogodę. Zawsze warto coś mieć od deszczu i też od wiatru, bo jednak tutaj czasami naprawdę wieje i czasami jest chłodno. Na razie chmury nachodzą, ale mam nadzieję, że tych chmur na szczycie, jak będę, to już nie będzie, bo widoki zapowiadają się rewelacyjnie. Szlak jest dosyć przyjemny, aczkolwiek momentami błotnisty, szczególnie po deszczu. Tutaj ostatni raz 3 dni temu padało, więc fajnie zabrać nawet jak macie kijki trekkingowe, bo na pewno lepiej się wówczas spaceruje. Tu nie trzeba nic mówić. Wystarczy po prostu podziwiać i zachwycać się. I po 23 minutach dochodzę na szczyt. No, wyspy Eysturoy po lewej stronie za bardzo nie widać, ale widać wyspę Karlsøy, czyli wyspę Jamesa Bonda. No i Borøy to jest ta, na której jestem i od noga po prawej stronie widać. I w dole oczywiście Klaksvík. A jednak jak tutaj doszedłem do końca, przepiękny widok się zrobił na Karlsøy. Uważa się, że Karlsøy, ta wyspa, którą widać przede mną, jest chyba najpiękniejszą wyspą na Owczych. Panorama 360. Jestem na wyspie Kunoy, wyspa kobiet. Tutaj jest ten właśnie największy las na wyspach Owczych, a po drugiej stronie wyspa Karlsøy. No i mamy ten las, po którym można sobie pospacerować, taki 10-minutowy spacerek. Takie kółeczko można tutaj zrobić i pooddychać naprawdę świetnym powietrzem. O, tutaj na końcu jest taka wielka skała, po której można się wspiąć i tyle. Koniec. Dosłownie niecałe 5 minut się przechodzi przez cały las, ale powietrze jest tak jak w naszych lasach polskich. Jeszcze właśnie na tej wyspie Borøy dojechałem do miasteczka Mula, która teoretycznie jest takim opustoszałym miejscem, chociaż dzisiaj się odbywają jakieś sianokosy, dlatego też jednak mimo wszystko sporo ludzi, ale tylko kilka domów, tutaj ponoć nie ma stałych mieszkańców. O, i tutaj właśnie widać te sianokosy, raz do roku jest zbierana trawa i suszona i to później owce mają co jeść. Co ciekawe, właśnie owce, jak spada śnieg, to one kopią w śniegu i jedzą, co jest pod śniegiem. Niektóre wyspy, tak jak tutaj widać, jestem na Borøy, a tutaj jest przejazd na Vioj, są połączone groblą. Nie tunelem, ale groblą, bo są dosyć blisko siebie i taka grobla została usypana. No i najciekawszym chyba miejscem, do którego można dotrzeć drogą lądową na wyspie Vioj, jest miejscowość Videreidi, w której jest kościółek. Z końca wieku XIX tam znajduje się srebro podarowane przez rząd brytyjski za
uratowanie marynarzy, którzy tutaj się topili w połowie XIX wieku. A tutaj też pięknie widać klify, właśnie tutaj widać klif Boroj, tej wyspy, na której jest Klaksvík. I tam dalej to będzie klif, tak mi się wydaje, że to jest wyspa Kunoy. A tutaj gdzieś zaraz powinna być widoczna, o, ta opustoszała miejscowość na Boroj, tam co byłem, co sąsiano kosy. O właśnie. Dzisiaj proszę na obiadek śledzik w oleju z ustki i do tego pieczywko. Oczywiście wszystko z Polski, słuchajcie. No, w pięknych okolicznościach przyrody tutaj można w różnych miejscach jeść, robić takie pikniki. Pokazuję to Wam dlatego, że warto na Wyspę Owcze po prostu przywieźć jakieś swoje jedzenie, bo no, tutaj jest bardzo drogo, tak? Więc takie właśnie rzeczy, które można trzymać poza lodówką, można przywozić na Wyspę Owcze. Klaksvík wypływają promy na tą właśnie wyspę Jamesa Bonda, Kalsoy. I tutaj są trzy takie główne kolejki, o których musicie wiedzieć. Pierwsza zarezerwowana dla mieszkańców i oni mają pierwszeństwo. I kolejne to są właśnie dla turystów, którzy tutaj przypływają. No, na niektóre promy trzeba niestety przybywać nawet, mówią, 2 godziny przed wypłynięciem. Tutaj możecie zobaczyć potwierdzenie, że wejście na latarnię Kalur kosztuje 200 koron od osoby. Można też płacić kartą. Tutaj macie godziny, zresztą na internecie też możecie sprawdzić godziny wypłynięcia. I również można ewentualnie bez samochodu pojechać. Jest taki autobus. 200 koron kosztuje bilet na autobus. No tam jest właśnie terminal, więc jak zostawicie auto czekając na prom, to możecie wejść sobie po prostu tutaj obok do sklepu albo do informacji turystycznej w mieście, tak żeby jakoś zabić czas i wrócić do samochodu na jakieś 15 minut przed wypłynięciem. Prom przypłynął, pogoda zaczyna się zmieniać. No, na ścisk jest ponoć 12 samochodów tutaj. Chyba uda mi się załapać. No, w razie czego alternatywą jest to, że można właśnie popłynąć i za pomocą autobusu zwiedzać wyspę Kalsoy. Co też jest opcją, jakby się człowiek nie załapał na prom i nie chciał czekać na następny. Proszę, można nawet pochodzić, są toalety, więc można skorzystać. Jest pod pokładem miejsce do siedzenia, maszyna do kawy. Zobaczcie, tu od razu są autobusy, którymi można dojechać w stronę latarni. 150 maksymalnie osób prom zabiera. No i do 12 samochodów. I dojeżdża się tutaj do końca. Znaczy tak, jeden parking, zobaczcie, macie po lewej stronie. Tam możecie auto zostawić, ale tutaj w wiosce też jest na kilka miejsc. I tutaj jest początek szlaku właśnie w stronę latarni. Tutaj jest też toaleta. Szlak jest płatny, 200 koron. Gdzieś tam po drodze są zbierane właśnie pieniądze za ten szlak. Zresztą tutaj po lewej stronie jest potwierdzenie tej informacji. Natomiast tutaj będzie pewnie... opis tej miejscowości. Trollanes. Trollanes. Tutaj właśnie jest ten parking, ta miejscowość. To tutaj
Raczej nic konkretnego, ciekawego nie ma, tylko po prostu początek tego szlaku. Nie ma letko. Tu już przy wejściu. Dziewczyna kasuje. Hello! Hello! How are you? I am fine. Where are you from? From Thailand. From Thailand? Yeah, what are you doing here? You are charging money for the trail. Yeah, because I work for company. Ah, okay, you work for the community. Yeah, okay. Tutaj szlak właśnie widać jaki jest i 200, yeah, per person. Okay. I kartą można zapłacić. Czasami niektórzy z Was pytają się o, na przykład jak byłem na Madagaskarze, o dron, no to ja akurat drona nie mam. Ale w wielu miejscach są tego typu informacje, że na przykład tak jak tu widzicie na dole, w odległości około ponad 150 metrów od wioski można tutaj puszczać drony, więc w kilku takich miejscach są te informacje. Przyjemnie jest. Zobaczcie, z tyłu za mną widać wyspę Kunoy, na której oglądałem ten las, jak mgły naszły. Przecież obok na Boroj z Krakura miałem cudowny widok. A ścieżka wygląda tak. Więc przygotujcie się na to, że trochę jest błota i może być ślisko. Po około 25 minutach, to przy okazji radzę iść wzdłuż tych niebieskich słupków, bo to one wyznaczają szlak. Nie idźcie innymi wydeptanymi ścieżkami, bo i tak będziecie musieli wrócić na szlak. A więc po około 25 minutach dochodzę tutaj do tej latarni. No i co tutaj trzeba robić? Pójść spod latarni tu w lewo, bo tu jest grób Jamesa Bonda. Za latarnię też można tam kawałeczek zejść. A przede wszystkim pójść na ten punkt widokowy, który jest po prawej stronie, bo tam rozszerza się bardzo ładna panorama i na latarnię, i na całą okolicę. Chciałem trochę odsapnąć, a tutaj za mną taki tłum ludzi się pojawił, bo autobus przyjechał i wysadził całe stado, oczywiście w cudzysłowie. Dlatego postanowiłem, że najpierw pójdę pod grób Jamesa Bonda, który znajduje się właśnie tutaj. Ja nawet nie wiedziałem, że James Bond nie żyje. Nawet nie wiem, czy David Craig wiedział, że James Bond zmarł. Właśnie w ostatnim z odcinków tutaj były nagrywane te sceny, kiedy został zamordowany. Nawet David Craig chyba nie wie, że nie żyje, bo jego tutaj nie było. On został po prostu doklejony do tych scen. A spod grobu w ogóle roztacza się piękna panorama. Klify niesamowicie. Widać, tylko ostrożnie, bo może być ślisko i można polecieć. Świetnie to wygląda. Ale jest ślicznie nawet w tej pogodzie. Fakt, że w tym tłumie ludzi też, co zrobić. Sami się przyczyniamy do tego, że tworzymy duże ilości zwiedzających, odwiedzających. No i może dlatego tutaj nigdy chyba tunel nie powstanie na tą wyspę. Plus też godziny kursowania promów są takie, a nie inne. Kilka tych promów jest na dzień. Mogłoby być więcej, bo zapotrzebowanie jest dużo większe, ale po prostu miejscowa gmina, tak, która pobiera opłatę za wstęp na ten szlak, nie życzy sobie i nie chce, żeby ta wyspa była zadeptywana. Jezu, ślicznie. Tu jest ta latarnia. Ostrożnie, ostrożnie. O, tu można dojść na prawo i można też przejść właśnie w tą stronę i chyba też pójdę. O, szlak jest taki delikatnie niebezpieczny, jeśli tylko trzeba uważać, ale wart. Wejście, zobaczcie, jaka magia. Ale niesamowicie. No, pogadałem z pasażerami przed chwilką autobusu, co tak ślicznie tutaj przybyli. Autobus zabiera 70 osób, a nie podstawiają drugiego, słuchajcie, więc trzeba się załapać na ten, więc od razu jak wychodzicie z promu, jeżeli spacerujecie, to idźcie od razu na autobus, bądźcie pierwsi przy wyjściu, bo się nie załapiecie. Bilet kosztuje 20 koron, a więc całkiem niezła opcja. Za każdym razem, jak wsiądziecie do autobusu, możecie sobie tak ustawić ten czas, że tutaj sobie połazicie i zabierzecie się autobusem do Miklador. Miklador, tam gdzie jest posąg kobiety Syreny, do której zaraz pojadę, to kolejne 20 koron i do terminalu. No to jest opcja jakaś. Całkiem niezła tak naprawdę. Cześć, łowieczka. Jak ci trawka smakuje?
Pyszna? Super. A jak widzę teraz ten tłum przy grobie Jamesa Bonda, to wam podpowiem, że lepiej chyba zainwestować w czas, przyjechać wcześniej, żeby pojechać samochodem i być przed tym całym tłumem ludzi. Spędziłem tutaj około, łącznie z dojściem, godzinę, więc jeszcze pół godziny na powrót, więc półtorej godziny zajmie mi to wszystko. Razem z przejściem tam i z powrotem, plus ze zdjęciami. I zdążyłem przed tym tłumem ludzi. No i znowu się robi ładna pogoda. O, tam widzicie, właśnie jest autobus, który dowozi te tłumy ludzi. O, a tak to widać przy dobrej pogodzie. To znaczy, to akurat na pewno z drona jest zrobione, ale tą latarnię widzicie po lewej stronie i taki jest widoczek. Ale i tak dzisiaj ślicznie było, magicznie. No, jestem w tej wioseczce, do której się schodzi tak naprawdę, o, tu taki wyciąg po lewej stronie, żeby zobaczyć Copacabana. I tutaj jest taka kawiarenka po drodze, jeżeli będziecie chcieli coś zjeść, to chyba jest jedyne miejsce, żeby w ogóle coś zjeść i się ciepłego napić. Jak się wygląda w środku, to możecie zobaczyć ceny. Kawa, herbata za 17 zł. No i można też zjeść sobie zupkę. Hej! A jeszcze taka ciekawostka, właśnie w wielu miejscach są takie garaże na łodzie, ale niektóre z nich są zamienione właśnie na takie domy, mieszkania, na przykład do wynajęcia. Nie wiem, czy ta po lewej stronie jest do wynajęcia, ale jest to jakaś taka opcja zarobienia pieniędzy dla mieszkańców, a dla turystów znalezienie jakiegoś lokum. Tutaj krajobraz przepiękny, schodzi się właśnie po schodach do tej kobiety foki. No i z tą kobietą związana jest taka legenda, ja to tak powiem ją w skrócie. Kobieta, która przyjęła postać ludzką, bo foki mogły właśnie przyjmować postać ludzką, zrzucały skórę. Ta została uprowadzona przez jednego z mężczyzn, który postanowił z nią założyć rodzinę. Wydała mu na świat dzieci i pewnego razu udało jej się uciec, bo jej chłop zostawił otwarte drzwi, to znaczy klucza zapomniał zabrać ze sobą, i tam gdzie była skóra jej przytrzymywana. No i ta uciekła i wróciła do swojego kochanego męża, który na nią czekał przez wiele, wiele lat. No i pewnego razu mieszkańcy tej wioski, w której jestem, urządzili polowanie na foki. Kiedy ona się dowiedziała, że będzie polowanie, powiedziała, żeby nie zabijali jej męża i dzieci. Dokładnie opisała i okazało się, że jej mąż i dzieci zostały zabite i zjedzone, i powróciła tutaj w postaci takiego złego trolla, który miał powybijać wszystkie te osoby, które wchodzą tutaj na różne szlaki i tracą właśnie życie, spadając z klifów, czy też ginąc na morzu. No dobra, słuchajcie, to tyle. Jadę na prom i teraz zrobię takie podsumowanie, pokażę wam podsumowanie, które zrobiłem pod latarnią. Ja w ciągu 5 pełnych dni zobaczyłem to, co wam pokazałem w poszczególnych miejscach, no i parę słów opowiem o tym praktycznych aspektach wyspowczych. I teraz zrobię takie podsumowanie wyspowczych, takich pięknych okolicznościach przyrody. I takie najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam po drodze mi się nie udało wam przekazać. Wymiana pieniędzy. Nie ma sensu. Wszędzie zapłacicie kartą. Jedyne miejsce, gdzie nie zapłacicie kartą, to gofry u Hansa. Ale to można u niego płacić gotówką lub nawet wysłać mu pieniądze w kopercie. Natomiast wszędzie kartą, dlatego że jak przywieziecie, powiedzmy, euro czy dolary i będziecie chcieli wymienić w banku, to bank pobiera dużą prowizję za wymianę każdą i też procent po prostu od wymiany. No chyba że kupicie korony duńskie w Polsce. I też jeszcze taka jedna ważna rzecz, jak się posługujecie gotówką na Wyspach Owczych, to resztę uważajcie, żeby nie dostać w koronach farerskich, bo takowe są, dlatego że te korony tylko można użyć tutaj na Wyspach Owczych. Nawet wiele banków, instytucji w Kopenhadze nie przyjmuje ich i ciężko jest to po prostu później poza Wyspami Owczymi wymienić. Jeśli chodzi o jedzenie, jedzenie jest drogie, naprawdę drogie, ale pizzę można, tak jak widzieliście na którymś filmiku, zjeść za 40 zł. No a tak jak do restauracji pójdziecie, no to liczcie się z wydatkiem około gdzieś 300 zł. Ja ze sobą przywiozłem bardzo dużo jedzenia z Polski.
bo tak można, aby to było jedzenie takie przetworzone tak zwane i też można jakoś tam po prostu na tych Wyspach Owczych funkcjonować. Pogoda jest niesamowicie zmienna. Wiem, że wiele razy to powtarzałem i no, warto mieć jakiś taki ogólny plan na Wyspy Owcze, ale jednak cały czas trzeba się kierować według prognozy jakichś aplikacji Windy, Norweska, yr.no, jechać tam, gdzie jest dobra pogoda. Chociaż też czasami Windy tutaj nie do końca się zawsze sprawdzało. Jak przyjeżdżamy, no trzeba wynająć auto, bo autobusem to jest naprawdę bardzo ciężko się poruszać. Tunele są trzy na razie płatne. Czwarty pod koniec tego roku będzie otwarty. On będzie na południową wyspę od Strzejmo. Już nie pamiętam, jak tam ta wyspa się nazywa, więc ma być otwarty. I płacicie przez internet. Jeżeli chcecie rozbijać tutaj namiot, tutaj są zasady jak w Skandynawii, czyli można rozbijać namiot wszędzie, aby to nie była własność prywatna. A jak jest, to musicie zapytać po prostu gospodarza o możliwość. Parkingi są bezpłatne. W niektórych miastach, jak na przykład Tórshavn, jest w samym centrum, stricte centrum, tylko do pół godziny. I trzeba zaznaczyć na takim zegarku, który jest na szybie. Jak dostaniecie auto wypożyczalni, to zobaczycie taki zegarek i tam się zaznacza, o której zaparkowaliście. Ale to dotyczy na przykład stricte samego centrum między 9 a 18, ale niedaleko centrum, na przykład przy tym Istrum, tam co pokazywałem Wam taki sklep, jak Tórshavn byłem, to tam można na 8 godzin zostawić auto. A już po 18 można parkować bezpłatnie w centrum. Jeżeli chodzi o książki, no to tutaj jest kilka książek w języku polskim, jeżeli chcecie coś poczytać. Naprawdę nawet całkiem sporo. Są dwa dobre przewodniki w języku polskim, więc można zaopatrzyć się w nie. Są podcasty, to co Wam mówiłem. Posłuchajcie podcastu Kingi i Łasz, już nie pamiętam, jak on ma na imię. Bardzo fajnie opowiadają, może momentami tak troszeczkę za szczegółowo, o jakichś tam innych głupotkach w międzyczasie. Można to by było jakoś skrócić, no ale jest tutaj tyle rzeczy ciekawych i fajnych, którymi po prostu chcieli się z Wami podzielić, więc warto. No i tak na koniec, warto przyjechać teraz na Wyspy Owcze, dlatego że nie ma turystów, słuchajcie. Tak dużo, tak? To jest niesamowite, więc skorzystajcie z tego, póki jeszcze Wyspy Owcze są niezadeptane, bo są magiczne. Pozdrawiam i do zobaczenia z innego miejsca w świecie. Cześć!